Siema w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy taką pogodę, lekko zachmurzone. Nie za ciepło. Dlatego kamizelka musi być. Idę zobaczyć, ile jest wody w Mialce. Ostatnio jak nagrywałem moje plany odnośnie gospodarstwa domu, to było chyba 30 litrów. Teraz 34,5. Także od tego czasu jeszcze trochę popadało. I do południa mam w planie stależować poplon tam w lesie na tych 3 hektarach. A po południu muszę wyciąć kiszonkę, przywieźć siano kiszonki. Te bachory można by wypuścić, bo się wychylają, chcą wyjść. Bramę zamknę, jeszcze je wypuszczę, bo w paletę mogą przewrócić i sobie pójdą gdzieś. Ja wziąłem tapeciaka, muszę paczkę rozciąć, bo płyn do spryskiwaczy zamówiłem, 2 płyny. I paczka jest zalana, także muszę przed kamerą, żeby zareklamować sprzedającemu, to rozciąć, jak to wygląda. Dzieci, idziecie? No chcecie iść. Widzę, Emilka się niecierpliwi, zobaczcie, jak ona się niecierpliwi. Bardzo się niecierpliwi dziewczyna. No ja zawsze tutaj wypuszczam. Mućka czarna wypuszczona. Niepotrzebnie otwierałem. Zapomniałem, że one nie wypuszczone. A teraz muszę obydle pamiętać, bo szefowa się połamała trochę i ja muszę bydło ogarniać. No znaczy, jak mnie nie ma, to ogarnia pracownik, ale nie zawsze też przyjdzie. Ale na szczęście, kiedy ja jestem w trasie, przychodzi, a jak mam wolne, no to ja bydło ogarniam. Bydło, won na pastwisko, już! Przejście, rozprostować kostury. O, Emilka, ciężko ty idziesz. No, Jacek, dawaj, bo nie mamy całego dnia. No, jadłeś się kiszonki, siano kiszonki. To teraz trawy trochę poskubać. Tak dla odmiany świeżego pokarmu. Ale było to. Nie masz jako? Było to. Przy fędzie jest brama. Bydło najedzone. Bydło zadowolone. Ty zawsze naściągasz. No, przy fędzie jest opryskiwacz. Trzeba go odczepić. Odczepiam go tutaj w przechowalni. Ale ten ciągnik brudny. O! A się ładnie krzyżak ustawił. Od razu nasmaruję go z tej strony. Trochę przejadę i drugą stronę nasmaruję, bo dawno nie smarowałem. A lepiej częściej niż za rzadko. No, ostatnio opryskałem, tutaj go sobie odczepię. Tylko pod dechę muszę iść, podłożyć, bo za nisko stoi, tak go nie wyczepię. No i tu zostanie. Ziemniaków trochę ostatnio też usortowaliśmy. Tutaj są te drobne sadzeniaki. No, zrobiliśmy we trójkę 40 woreczków przez 2 godziny. No, 20 woreczków na godzinę.
Jedno zamówienie takie miałem, 13 woreczków już poszło. Także w miarę szybko schodzą na bieżąco. Przydałoby się tu pozamiatać trochę przed wprowadzeniem, przed odczepieniem talerzówki. Trochę bałagan tu się zrobił. Trochę mało powiedziane. Zdążył rozgrzać. No i dobra, wszystko jest. Talerzówka jest. Teraz trzeba pstyknąć jeszcze do góry tutaj na tej kołysce, żeby się amortyzacja załączyła na czas transportu. A jeszcze wam pokażę, jakiego ładnego kamyczka znalazłem. Taki dwukolorowy. Tutaj taki bardziej przezroczysty, a tutaj taki bardziej mętny, że tak to określę. Tak, w ogóle to dzisiaj mamy 11 listopada, za chwilę 10, bo chyba nie mówiłem. Ważniak jest smutny, pojadę na dalsze pole, nie wybiega się. Chociaż nie wiem, czy później jak odczepię, to się nie przejechać tutaj, rękawiczek poszukać. Ale chyba to zrobię 30 z turem i paletą, bo kamienie muszę pozbierać, bo zostały. Widzicie ogon? Zawałem. Kurde, muszę krosa kupić w następnym roku. To bym sobie z ważniakiem po polach ciekał, byłby zadowolony. Chyba myśli, że tutaj jadę. Doleci do granicy i zostanie. Jest dobrze, bo zdążyłem przed krowami. Bo właśnie minąłem gospodarza, jak wypuszczał krowy. No i za chwilę by tu szły. I bym musiał za nimi jechać. Co jak co, ale ta amortyzacja przedniej ośki to jest coś pięknego. Tak tylko widać, jak ta przednia ośka lata. Góra, dół. Jak w jakiejś zabawce. Im się ma cięższą maszynę, tym ona bardziej tak jakby mało co ważyła, podskakuje. Dosłownie jak w zabawce ją podrzuca. Zastanawiam się, co tu się stanęło. Czy za późno rozsiewacz włączyłem? To jest taki właśnie prostokąt, tutaj jak widzicie, co tylko rośnie żyto i parę rzodkiewek, no ale to te rzodkiewki są takie. A na reszcie pola, no jak widzicie, jest dość duża. Już dość dawno zakwitła, także... Ale dość rzadko wam powiem. Dużawa, ale rzadko. Bo wschodziła, a tu kuzyn ma trawę. Dość duża już. O, sarny. O, coś się pcha. Z lekka, czy nie? Chwilowo się pchało. Jedna przeleciała, teraz druga i trzecia. Skoczyła do lasu. O, jakaś brzoza. Przewrócona, daleko ona. Jest. Się pojuchnął. Więc tu się nadłamała. Trzeba maszynę podnieść.
bo przez brzozę to nie przejdzie. Usychają te drzewa. Tutaj w tym wcięciu w lesie to ta rzodkiewka jest piękna. Zobaczcie, na wysokość przedniego koła, nawet wyższa. Tutaj jest dość dużo masy. Tam od połowy to się zaczyna taka licha ta rzodkiewka i podejrzewam, że tutaj bliżej lasu to było bardziej osłonięte to pole przez drzewa i więcej wilgoci w glebie mogło zostać. Przynajmniej taka jest moja teoria. Bo tutaj od połowy się robi taka brzydka, zaczyna się. A nawożenie to samo. Było wszystko to samo na całym tym kawałku. A klasa ziemi to zdecydowanie jest lepsza tutaj po tej stronie niż od tamtego sąsiada. Także taka gorsza jakby była po tamtej stronie, to bym zrozumiał, że to mogło pójść klasą. Ale no nie w tych tutaj okolicach. No i plan na ten kawałek, bo tu będą ziemniaki, jest taki, że na wiosnę z 30-40 ton obornika tutaj zostanie rozrzucone. Wcześniej może zostanie to jakimś opyskiem wyczyszczone ze wszystkich chwastów oborniki i będziemy sadzili ziemniaki wiosną. Składników powinny mieć no w sumie na bogato, bo jeszcze nawóz sztuczny pójdzie, także rzodkiewka pyłchnicy zrobi trochę też wartości odżywczych, obornik, żeby tą pyłchnicę trochę też zwiększyć na te suche lata. No i zobaczymy, co tu wyjdzie. Jeżeli będzie w miarę dobry rok, no to będą ładne plony, a jeżeli będzie susza, to 5-6 klasa, to może być licho. Ale takie przerwanie monokultury żyta, bo tu zawsze żyto było na jednym, drugim kawałku. Wcześniej no to się pół pola było ziemniaków, pół żyta i tak się to zmieniało. Teraz ziemniaki koło domu miałem z 2-3 lata i teraz wracają tutaj na cały kawałek, o ile tego ugoju nie trzeba będzie zostawić. Sarny się znalazły tam przez kuzyna trawę. Się zastanawiają, gdzie dalej lecieć. I pół pola za chwilę będę miał zrobione. Zastanawiałem się, co to za placek tutaj taki leży o takim dziwnym kolorze, a później sobie uświadomiłem, że to jest glina, która odpadła pewnie z któregoś talerza. Ale śmiesznie to wygląda, już miałem wyjść sprawdzić. A jeszcze wam pokażę ciekawą rzecz tutaj na tym przecu, bo widzicie, jaka rzodkiewka tutaj jest mała i tu się zaczyna taka górka i jest duża. W ogóle przy lesie nie zakwitła. Ciekawe, od czego to zależy. Ładnie się to miesza wszystko. Prawie czarna ziemia. Tu stoję. Rzodkiewka jest taka. Zatrzymałem się tu, żeby zrobić miniaturkę jakąś do filmu, bo zawsze zapomnę. No i przy okazji wam pokażę, jak to mi idzie. Już taki cienki pasek mi został. Jeszcze raz w koło i koniec. No i tutaj ten przec. I muszę podjechać zimą z piłą i tu te drobne akacje powycinać, te chaszcze. Tutaj powinna być jakaś śrubka.
zginęła. Ile wyszło? 19 literków, ale jeszcze tamten przezostał. Niecałe 7 litrów na hektar. No i koniec. W pół do 12:00 pasowałoby tą talerzówkę umyć, nasmarować i ją schować już na zimę. Trochę mi zejdzie koło godzinki pewnie. Oj, trochę ziemi tutaj na niej jest. Jest co myć. Nieważniako? Misiako? Jest po 13:00. Za 23 minuty 14:00. Film dla was zmontowałem. Właśnie się renderuje. I teraz jadę z Skodą na wulkanizację. Na wyważenie kół, bo trochę przodem trzepię, dawno nią nie jeździłem z racji tej, że mama teraz nie może jeździć, bo połamana z lekka. No to jak wsiadłem i poczułem, że tak przód trzepię, mówię nie, trzeba podjechać, bo tu są wielosezonowe, także dawno nie były dotykane, mówię, trzeba skontrolować. Opona do wywalenia. Druty widać. A porki użyłeś? Trzeba nowy komplet kupić. I to na przodzie była. Teraz zakładamy na tył, żeby dojechała jeszcze. I trzeba czegoś poszukać. Ta uszkodzona jest założona na tył, żeby w razie wystrzału nie ściągło samochodu. Bo na przodzie wiecie jak to jest, jakby jakaś wystrzeliła, to by był problem. Tym bardziej, że ja dość dynamicznie i szybko jeżdżę, także tutaj no jechałem szybkawo, że tak powiem, także ten mógłby luft czasami zwiedzać, jakby nie wytrzymała. No, teraz trzeba poprzeglądać internet i znaleźć jakieś sensowne opony. Co mi odjadzał, to na pewno Continentala i Michelina, bo guma pęka. To mówi, tego nie bierz. I stanęło na Nokianach chyba raczej. I jakiś wielosezon się mamie kupi i tyle. Bo aż tyle nie jeździ tym autem, a mama też w miarę bezpiecznie się porusza, to starczy jej wielosezon. Ja tam typowo zimę i lato muszę mieć do swojego. Dokończyć mycie. Kurde, za 15:15. Zaraz się ciemno zrobi. No, tu prawie umyta. No jeszcze do przesmarowania ogólnie. Jest cała. I wał. Do południa pół godziny myłem. I na takim etapie jestem. Także jeszcze niecałe pół i może będzie ogarnięta. Ciągnik opłukany, tak z grubsza. Talerzówka wymyta. Nawet. Jeszcze kliówka została taka najbrudniejsza. Też by pasowało. Machnę ją od jazu. I w międzyczasie agregat wyschnie, to go od jazu przesmaruję. Bo jak już go postawię, to na pewno nie będę pamiętał na wiosnę, żeby go przesmarować. Auto w miarę czyste, można kaszę chować.
Troszkę tutaj pozamiatałem. Smalowniczka jest tam w przerwalni. Śmęciłem się. Drugi krzyżak przesmarowany. Talerzówka też cała przesmarowana. Można chować maszyny. I tak zostaje. Agregat pięknie w rogu. Nie będzie przeszkadzał. Trzeba tu jeszcze kilka maszyn wstawić jakiś. Ogarnąć najpierw ten płyn rozpryskiwacz. Ładnie rozmięknięty ten karton jest. Faktura pewnie podobnie wygląda. No i ładny. Ubyło? Nie, nie ubyło. Coś wyciekało. Od razu sobie doleję tego płynu, bo jeżdżę już z miesiąc bez płynu. Także za każdym razem się denerwuję, jak chcę sobie szybę umyć. No i elegancko, piątka rozlana na dwa auta, tutaj pełno jest, w moim też jest pełno. Także na jakiś czas wystarczy. A drugą bańkę kupiłem do ciągnika, bo tam też nie ma. To też się uzupełni, no akurat nie dzisiaj, ale kiedyś w tygodniu. Kurki jedzonko dostały. Dobra, no jeszcze mam je wyrzucić z tego pojazdu. Materiał i 30-60 siano, kiszonka i kiszonka do przywiezienia. Jeszcze muszę tutaj górę zebrać, bo wycinarką nie sięgnę. Także nie wiem, co jest nie tak z tą pryzmą, ale psuje się na potęgę. I nie chodzi o te miejsca tutaj przy folii, bo tutaj akurat najmniej. Psuje się w środku. Od środka się psuje. Na bokach też, ale tak jak się ukroi taką ścianę, to tam później w głąb to wszystko idzie. Jeszcze żeby nie była ubita. A tak ją ładnie fendem dogniotłem, że i mega szybko się psuje. Nigdy nie braliśmy jakoś szybko tej pryzmy dla bydła. Zawsze tam z tydzień przynajmniej odstępu był między jednym a drugim rzędem, ale nigdy się tak szybko nie psuło. Masakra. W te dziury, które nakopałem. Cudownie. Udało się. Las przeryty, ciągnik prawie przewrócony, ale pala mam.
tamte białe, bo tamte są stare. Te są świeże, także na później mogą być. Ale jest jeszcze dwie kostki kiszą. Przesiadka do drugiego Ursusa. Ojku, ja molić się tutaj. I stała się światłość. O, nawet oświetlenie działa. Nie ma kapcia? Nie, jakiś dołek musi być tutaj. Bo tak krzywo mi ciągnik stał. Jakby flag był w pole. Ale teraz już jest oprzy. Jest pięknie. Bydło nakarmione, małe siano kiszonki dostały, jest 10-11 po 17, w planie miałem do 16 się wyrobić, trochę mi się przedłużyło, a dzisiaj sobota. Dobra, i w tym filmie to wszystko, więc standardowo, jeżeli się Wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę, tutaj macie mój kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania, dwa filmy wybrane dla Was, jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie i do następnego. Cześć!